Stanisław Ignacy Witkiewicz budzi ciekawość i podziw. Nic więc dziwnego, że zelektryzował miłośników swojej twórczości. W Warszawie odbył się wernisaż wystawy Witkacy Witkac. Łącznie prezentujemy 35 fotografii ze zbiorów Archiwum Muzeum Tatrzańskiego. Te fotografie jakby pokazują nie tylko Warszawę, nie tylko wnętrze mieszkania na ulicy Brackiej, ale także wycieczki w góry, pobyty w schronisku Witkacego i jego żony, samą Jadwigę Witkiewiczową, różne jej ujęcia, także portretowe, ale też jakby wyjścia na przykład do zoo, takie zdjęcia też tutaj się pojawiają, bardzo zresztą malownicze i takie też intymne w pewien sposób. Wernisaż został poprzedzony koncertem. Trio wykonało specjalnie przygotowany na tę okazję utwór pod tytułem Odsłony. Przy szukaniu inspiracji do tego utworu bardzo jakby medium fotografii mnie w pewien sposób inspirowało. Takie rzeczy jak kształt, światło, ale też gest. I próbowałem tak tkać ten utwór, myśląc o tych trzech rzeczach właśnie. Jakoś to poprzeplatać wszystko razem, żeby stworzyło taką harmonijną całość. Mam nadzieję, że się udało. Ten utwór jest pełen skrajności tak naprawdę i przechodzi przez cały szereg emocji. Tam jest każda emocja tak naprawdę. I to samo widać w dziełach Witkiewicza. Zarówno tych pisanych, jak i malowanych, czy zdjęć, które można dzisiaj tutaj oglądać. Po koncercie zobaczyć można było wystawę przygotowaną przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Nie zabrakło na niej fotografii, na których uwieczniono Stanisława Ignacego Witkiewicza z żoną Jadwigą. To jest Witkacy trochę z innej strony, właśnie nie ten szokujący artysta awangardowy, ale też człowiek ciepły, dowcipny, lubiący spędzać czas i ze swoją żoną, i z przyjaciółmi. Myślę, że na tych zdjęciach to widać. On jest tożsamy w swojej filozofii literatury, w swojej teorii sztuki i w swoim zachowaniu. I to na tym zdjęciu widać. Każde zdjęcie to jest mina, to jest inna mina, dziwna mina, szalona mina. Tak jest. Wernisaż przyciągnął również tych, którzy w dziełach Witkacego sami znajdują inspirację. Witkacy, jak gdyby im więcej czasu mija, tym staje się bardziej symbolem takiego podejścia do życia, które może dzisiaj jest tęsknotą w takim świecie poukładanym, takim świecie pełnym stereotypów. Witkacy był przeciwieństwem tego wszystkiego i myślę, że to jest inspiracja dla ludzi, żeby tą postać zgłębiać, czytać, oglądać zdjęcia i jego obrazy. Ja dzisiaj jestem z Witkacem połączony dość mocno i jestem z tego bardzo zadowolony, że mogę po prostu nosić takie dzieło. Takich kolorowych postaci to już coraz mniej będzie zawsze, bo jakby taka postać, poparta jakby nauką, wiedzą, doświadczeniem, takim wszystkim, co wynika ze środka człowieka, no to trudno już jest być. Fotografie można zobaczyć w domu handlowym Witkac do końca lutego przyszłego roku.